Przyjaciele, każdy człowiek potrzebuje Jezusa, każdy człowiek potrzebuje miłości. I słuchajcie, wiedza nie zbawia człowieka. Ja kiedyś też myślałam, że znam Jezusa, ale to była bzdura. Nie znałam Go, ponieważ moje serce było zatwardziałe. Nie znałam prawdziwego Boga. Słuchajcie, nadchodzi czas świąt i warto sobie zadać pytanie, kim dla Ciebie jest Jezus? Kim dla Ciebie jest prawdziwy, żywy Bóg? Bo jeśli nie jest Twoim Królem i Panem i Zbawicielem, to należysz do diabła. Żeby należeć do Boga, trzeba pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. To Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej drogi do Boga. I żadna wiedza Cię nie zbawi. Musisz podjąć decyzję serca. Musisz ukorzyć się przed Bogiem. Musisz spokutować z dotychczasowego życia, z dotychczasowego myślenia, z religii. Bo religia nie da Ci życia, tylko Jezus da Ci życie. Słuchajcie, nazywam się Iwona Ziobro, mam 43 lata i przez wiele lat żyłam po swojemu. Chodziłam do kościoła, spowiadałam się, robiłam dobre uczynki, ale niestety grzech panował w moim życiu, tak samo jak i w waszym życiu. Grzech panuje w waszym życiu i to was oddziela od prawdziwego Boga. Ale dziś głoszę Ci Ewangelię zbawienia, Ewangelię Jezusa, który On ma moc uwolnić Cię od tej śmierci, która jest na tym świecie. Słuchajcie, to diabeł pociąga za te sznurki. On zasłania wam umysły, żebyście tylko nie widzieli, żebyście tylko nie słyszeli o żywym Bogu. Ale to jest prawdziwy Bóg miłości. To jest Bóg serca. I On chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. Żeby każdy człowiek był pojednany. Ale musisz podjąć decyzję swojego serca. Musisz uwierzyć, że On umarł i zmartwychwstał. I nieważne, ile masz lat, czy masz 15, czy 30, czy 60, musisz zawołać do Jezusa. On da Ci nowe życie. Jak poznałam Jezusa, moje życie natychmiastowo się zmieniło. On jest wielkim moim Królem, jest moim Panem i On daje mi całe źródło mojego szczęścia, mojego poczucia bezpieczeństwa. Kiedyś bałam się wszystkiego, bałam się ludzi, nienawidziłam ludzi, miałam zgorzkniałe serce, a dziś Święty Boży Duch zmienił moje serce. Dziś mam miękkie serce, przebaczające serce i mam żywego Boga w sobie. Jestem warta wszystkiego, co Bóg mi dał. Bo On mi błogosławi, On jest prawdziwym życiem, On jest prawdziwą radością, On jest pokojem. Dziś jestem pojednana z Bogiem, dostałam nowe życie. Dziś nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I Ty dzisiaj też możesz tego doświadczyć, ale musisz się stać jak małe dziecko. Musisz wywalić dotychczasowe myślenie i zawołaj jeszcze dziś. Jezu, ja Ciebie nie znam. Jezu, ja Ciebie potrzebuję. Jeśli to będzie prawdziwe, gwarantuję Ci, że Twoje życie się zmieni. Ono się zmieni i już nigdy nie będziesz tak jak kiedyś, bo to jest Bóg serca, który da Ci prawdziwą miłość, a ta miłość jest wieczna i ona jest do końca wieczna i ona jest bezwarunkowa. Wystarczy, że otworzysz drzwi swojego serca i zawołasz szczerze, a On zmieni Twoje życie. Amen.